Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym uzupełnić album z kolekcji Stadium. Karty, które tutaj na stole leżą, są również wszystkie z wymian z Łotkiem i Matim. Także jeszcze raz dzięki, chłopaki, że dzięki Wam udało mi się co nieco tutaj zdobyć uzupełnić album no i z czym tutaj zaczniemy może z autografami zrobimy sobie miejsce na album później eee, oprócz autografów również są karty numerowane karty jersey więc jeżeli chodzi o autografy to dwie sztuki na obu Sandro Tonali tutaj mamy Merlina 42x99 autograf taki Heritage 98. Natomiast tutaj Tops Finest. Autograf również Tonaliego. Nie ma go już. W Milanie tutaj limit 7 na 150 No ale fajnie mieć oczywiście autografy swoich ukochanych zawodników. Czy to byłych, czy obecnych. Ok, to jest pierwsza rzecz. Teraz mamy tutaj karty Jersey. 3 sztuki i z dan rasa to jest seria A. Mamy Charlesa dekietylary 47 na 49 limitik i Mike Menion 42 na 49. Obie koszulki czerwone. Tak to wygląda na odwrocie. I trzecia karta Jersey to kolekcja Obsidian. I mamy tutaj Mateo Gabie. I tutaj limit jest niski Dawana 5. Więc zawodnik, który był na wypożyczeniu, teraz w zimie wrócił do Milano, bo brakuje środkowych obrońców. Sześciu kontuzjowanych dlatego wrócił. I ponownie gra dla mojego klubu. że Mateo Gabia. Z, tutaj z jersey jest literka, kawałek literki na koszulce. Ok, to jest piąta karta. Teraz mamy Majka menu. Stopsa. Brakowała mi ta karta Krystal. Czyli na ten moment już tylko brakują dwie Leao i Logo Milanu. Więc Zobaczymy czy uda się za niedługo ogarnąć te dwie karty. Dalej. Mamy tutaj numerowaną kartę 4x25 Charlesa Deketelare Playmaker. To jest też kolekcja Topsa. I Sandro Tonali. Tutaj taka Złota karta z Topsa CHROME Tu jest limit 35 na 50. To był Tops UCL Competition. Z tego co pamiętam. I ostatnia karta. Chyba najlepsza tutaj z tych wszystkich. Mamy Championship Contribution. Z kolekcji Stadium Chrome 2 na 10. Taki limicik z Rafaelem Leao. Tutaj mam, moje kochani, kartę z tej samej kolekcji, też Rafael Leao i limit 12 na 35. Więc to są takie dwie perełki, jeżeli chodzi o tą kolekcję u mnie i obie karty z Rafaelem Leao. Tą też w sumie miałem od Włodka już wcześniej. I co dalej? Mamy z Danrasa: 5 tutaj czy 6, 5 kart z zawodnikami Milanu, Jacinę Adli, Sandro Tonali, Benaser, Leo i Tiaf. Malik Tiaf. No, i zostają karty do albumu, które sobie teraz włożę tutaj. Bazówki były wszystkie. Jeżeli chodzi o właśnie te karty Championship, Contribution, to będą dwie nowe. Mamy tutaj Furuhashi z Celtiku i Michaelo Mudryk Chelsea. I chyba będzie jedna karta już do kompletu brakować, bo mamy w sumie 8, 8 to jest 16. Ta będzie 17, albo 18, albo 20 kart jest w całości, więc no już dużo nie brakuje. Jeżeli ktoś miałby jakieś braki z tych moich tutaj, to dajcie znać. Tutaj wam bliżej pokażę, kto jest. Już na tych kartach u mnie. Więc jak sprawdzicie to zobaczycie czy macie kogoś innego. Gold Force tutaj chyba jest komplet i teraz karty Gold aż czterech nowych zawodników. Jest Jamal Musiala z Bayernu, Eduardo Camavinga Real, Luka Sucic Salzburg. I Gavi Barcelona. Także to sobie tutaj też wkładamy. Ósma karta, dziewiąta i dziesiąta. No i jedenaście, bo jeszcze musiała. Jest tego chyba więcej, więc będę musiał do innego albumu to poprzekładać. No i zostaje ostatnia sztuka na dzisiejszym odcinku. To Wayne Rooney i jest to karta Legends of Europe. Tutaj mam czterech zawodników. Tutaj trzech, więc to jest ósma. Również, jeżeli ktoś posiada którąś z moich brakujących, to odezwijcie się. Ok, moi kochani, tak więc to tyle na dzisiejszym odcinku. Dużo fajnych kart doszło do mojej kolekcji. Więc jeszcze raz dzięki. Chłopaki za możliwość uzupełnienia dzięki Wam kolekcji albumu I Dajcie znać moi kochani Która karta waszym zdaniem Robi tutaj największe wrażenie waszym zdaniem Która jest Najfajniejsza Najbardziej cenna Bo jeżeli chodzi o moją osobę no to chyba Tutaj ten Leo do 10 Ma największą Wartość z tych wszystkich kart. Okej, okay, moi kochani, to tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.